Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Grzegorz Kruszczyński, lekarz-dentysta z kliniki dentystycznej B-Medical. Dzień dobry Państwu, Grzegorz Kruszczyński, bardzo mi miło. Panie doktorze, takie pytanie Panu zadam. Wypadła mi plomba, ukruszył się ząb, co mam robić? Odpowiedź jest prosta, iść do dentysty. No ale nie zawsze możemy natychmiast pójść do dentysty. Słyszałam, że rozwiązaniem awaryjnym w niektórych przypadkach może być tymczasowe wypełnienie do samodzielnego zastosowania. W sytuacji, kiedy spotyka nas dosyć klasyczne zdarzenie, gdzie ukruszy się ząb albo wypełnienie, które było już nieszczelne, wypadło, rzeczywiście jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się znalezienie w pobliżu, w ujęciu wakacyjnym, tak, w pobliżu miejsca, gdzie spędzamy urlop, gabinetu dentystycznego, który by taki ząb zabezpieczył. Rzeczywiście są dostępne w aptekach czy na rynku materiały do tak zwanych tymczasowych wypełnień, jednak zgodnie z wiedzą medyczną w kontekście takim typowo prawidłowego leczenia należy wspomnieć, że takie materiały należy stosować tylko w ostateczności. Tak? Ważne jest, że materiał do wypełniania tymczasowego zęba, bo tak te preparaty, które są dostępne w aptece, są do tego przeznaczone, należy uzupozycjonować w zębach, które są odpowiednio do tego przygotowane, czyli zęby, które są oczyszczone wstępnie z resztek próchnicy, z resztek pokarmowych, więc z automatu zakładanie materiału do zęba, który się ukruszył, ale nie został oczyszczony, nie zawsze może przynieść pożądany efekt, czyli ulgę dla pacjenta. Więc tutaj byłbym ostrożny i w sytuacji, kiedy jeśli się da, zaleciłbym jednak wizytę u dentysty w okolicy. Dentysta w tym momencie jest nam bardzo potrzebny, no a nie zawsze możemy się dostać do tego dentysty, bo na przykład jest piątek, długi weekend, wiadomo, że wtedy każdy gdzieś tam wyjeżdża. No jak długo możemy chodzić bez plomby? Oczywiście tak, dlatego mówimy, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy takie zachowanie. Jednak nasza praktyka, obserwacja, kontakt z pacjentami mówi o tym, że zdecydowana większa część zdarzeń typu ukruszenie zęba jest na tyle niegroźna, że te kilka dni może poczekać bez zabezpieczenia. Oczywiście inne sytuacje to są urazy typu wypadki, złamania zębów, urazy bardziej już takie intensywne. Tutaj oczywiście nie załatwimy tej sytuacji wypełnieniem tymczasowym. Tutaj już bezwzględnie trzeba szukać takiej pilnej pomocy dentystycznej. Ja doradzam swoim pacjentom, jeżeli taka sytuacja się wydarzy i nie ma rzeczywiście możliwości dotarcia do dentysty, to bardzo dokładne, skrupulatne oczyszczenie ukruszonego zęba szczoteczką, ligatorem, wykałaczką, dostosowanie diety do tego, żeby jedzenie czy resztki jedzenia się nie zbierały w tym ukruszonym zębie i odczekanie do momentu, aż będziemy mogli uzyskać pomoc dentystyczną. Jeżeli całkowicie nam ta plomba wypadła, prawda? Nie mamy tej plomby, nie mamy zabezpieczenia, to jak długo można chodzić bez tej plomby? 3 dni, 4? Zaleca się oczywiście, to wszystko to jest tutaj, nie można tak generalizować. Są sytuacje, gdzie spokojnie kilka dni, najczęściej kilka dni jakby nie zmieni istotnie sytuacji klinicznej, czyli nie spowoduje to większego zniszczenia zęba. Oczywiście będzie to dyskomfort dla pacjenta, że ta dziura w zębie będzie. Ale jeżeli taki ząb nie boli, no to spokojnie możemy odczekać te kilka dni, aż taką wizytę odbędziemy. Oczywiście współczesna opieka dentystyczna polega na tym, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić, więc my wszystkich pacjentów naszych, których znamy, którzy odwiedzają nasze gabinety, ja czy moi koledzy, czy koleżanki po fachu, zachęcamy do tego, żeby w sytuacji, kiedy planujemy urlop, odbyć wizytę kontrolną przed wyjazdem. Wówczas mamy pełen komfort, że takie niepewne zęby czy ryzyko uszkodzenia zębu na urlopie zostanie zminimalizowane. To by było piękne, gdyby tak każdy udał się do swojego stomatologa i te zęby przejrzał przed wyjazdem, no ale przecież wiemy, że życie tak nie wygląda i chodzimy tylko wtedy na ogół, jak już musimy. Rzeczywiście tak, zdecydowana większość z nas już myśli inaczej i mamy taką dużą świadomość w społeczeństwie, że to leczenie zębów jest tak samo istotne jak leczenie kardiologiczne, czy leczenie internistyczne, czy regularne badanie się w odpowiednim wieku. Tak? Bardzo takim ludzkim porównaniem jest to, że jak wybieramy się w podróż na wakacje, to oczywiste dla nas wydaje się, że trzeba przygotować samochód, zadbać o to, żeby był sprawny. Więc to jest taka bardzo fajna analogia, że
Tak samo możemy podejść do stanu jamy, zdrowia jamy ustnej, do zdrowia zębów. Czyli jak szykujemy, mamy czas na to, żeby przygotować auto, to spokojnie możemy znaleźć te pół godziny, trzy godziny, żeby zaplanować wizytę u dentysty. I tak to powinno wyglądać. No niestety nie wygląda, ale mamy taką sytuację, ta plomba nam wypadła. No i to rozwiązanie takie awaryjne, że nie mamy tej plomby, to jednak możemy tą plombę z apteki zastosować, kupić i sobie samemu poradzić, przynajmniej na te dwa dni, trzy zabezpieczyć ten ząb, żeby się bardziej komfortowo czuć. Jeżeli jest to wyjątkowo jakby niekomfortowe, to tak jak powiedziałem, no, w sytuacji awaryjnej można taki preparat zastosować, jednak bardzo uczulam na to, żeby nie traktować tego jako rozwiązania długoczasowego, tylko no, tak czy inaczej równolegle próbować udać się do dentysty. Jednak można preparat, który jest zakupiony w aptece, czy no właściwie w aptece, tak, w odpowiedni sposób zastosować, jeżeli oczywiście wskazania na ulotce, na instrukcji obsługi nie mówią inaczej, tak? Tak, a czy powiedzmy, że to jest zaleta tej plomby takiej tymczasowej, możemy zabezpieczyć ten ząb, no ale są na pewno też i wady tego. Czego możemy się spodziewać, co nam się może stać? Tak jak wspomniałem już na początku, zamykanie zęba, który nie jest odpowiednio oczyszczony, przygotowany preparatem do wypełnień tymczasowych, nie zawsze przyniesie ulgę. My możemy odczuć wówczas, że tej dziury w zębie nie ma, i bo taki ząb może nie ranić języka, czy policzka, czy nie podrażniać tak jak bez tego wypełnienia. Jednakże w sytuacji, jeżeli problem jest troszkę większy, czyli mamy problem z chorobą miazgi, czyli wnętrza zęba, to zamknięcie takiego zęba i stworzenie takich sytuacji, warunków beztlenowych we wnętrzu zęba może pogorszyć sytuację, czyli mogą wtedy wystąpić dolegliwości bólowe, których wcześniej nie obserwowaliśmy. Dlatego byłbym rzeczywiście ostrożny przy stosowaniu takich wypełnień. A czy może dojść na przykład do uczulenia na składniki, które w tej plombie takiej tymczasowej są? Oczywiście tak. W ulotce preparatu medycznego czy do zastosowań medycznych powinno być wyszczególnione, powinny być wszystkie składniki oraz informacja o ewentualnych alergiach czy reakcjach krzyżowych w związku z, nie wiem, przyjmowanymi lekami, chorobami współistniejącymi i tak samo. Dlatego przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu należy bardzo dokładnie i szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi. Panie doktorze, jakie mamy teraz plomby? Wypełnienia w zębach to są najczęściej wypełnienia kompozytowe. To znaczy, to są wypełnienia w pełni estetyczne, którymi możemy odtworzyć kształt zęba i odbudować jego trwałość w sposób mechaniczny. W sensie wytrzymałość mechaniczną takiego zęba. To są wypełnienia, które zapewniają, można dostosować kolorystycznie do koloru zęba i jednocześnie będą trwałe na wiele, wiele lat. Jednak warunkiem jest tutaj odpowiednie oczywiście wykonanie takiego wypełnienia. Te plomby kompozytowe są najlepsze? Na chwilę obecną to jest rzeczywiście złoty standard. To są wypełnienia, które dają najlepszy efekt estetyczny, mechaniczny. I w zdecydowanej większości przypadków stosuje się wypełnienia kompozytowe. Są jeszcze takie światło utwardzalne, chemoutwardzalne, to które są najlepsze? Wypełnienia kompozytowe to są właśnie najczęściej wypełnienia światło utwardzalne. Więc tutaj jakby światło, czy wypełnienie jest światło, czy chemoutwardzalne, to jest sposób, w jaki ono uzyskuje swoją pełną sztywność, trwałość. Tak? Tutaj zależy to od składu wypełnienia i kompozyty utwardzamy światłem, czyli tą taką charakterystyczną niebieską lampą, którą dentyści używają przy leczeniu zębów. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Grzegorz Kruszczyński, lekarz dentysta z kliniki dentystycznej B-Medical. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam. Forum Radia Rock Parada.